Hej, czy wiesz skąd się wzięło Halloween w Polsce? Z Ameryki? Czy to jest amerykańskie święto, czy może w ogóle nie? Obejrzyj ten odcinek, który przygotowałam dla Ciebie wraz z naszym szkolnym encjowym kotem Cynamonem i dowiedz się, skąd wzięło się Halloween i halloweenowe tradycje, co to w zasadzie wszystko oznacza. Zapraszam! Halloween to w sumie takie święto patchwork, wiesz, jak ta kołdra, ten kot zszywany z różnych kawałków, bo składa się na nie wiele różnorodnych wierzeń, wyznań i tradycji. Wbrew temu, co nam się wydaje, że to jest nowoczesne amerykańskie święto, wcale tak nie jest. Korzenie Halloween sięgają 2000 lat wstecz. Więc jeśli pytacie mnie, czy Halloween to pogańskie święto, oczywiście, że tak, bo jego korzenie to Keltowie, znani bardziej w Polsce jako Celtowie, lud żyjący tysiące lat temu na terenach obecnej Wielkiej Brytanii, obchodził 31 października Samhain. Samhain, czyli święto, wbrew temu jak ono się pisze, zwróć uwagę, Samhain to święto plonów, to takie dożynki, czas końca zbiorów i związane z tym obchody, ale również ostatni dzień celtyckiego roku. 1 listopada, tak jak u nas 1 stycznia, był nowym rokiem. I właśnie w tym dniu granica między światem żywych, naszym światem, a światem umarłych zacierała się i przez tą cieniutką granicę można było zarówno rzucić okiem w zaświaty, jak i spodziewać się z tych zaświatów odwiedzin, na przykład złych duchów. Bano się tego i dlatego palono ogromne ogniska w wioskach, żeby te złe duchy odpędzić. Wraz z coraz mocniejszą pozycją Kościoła katolickiego, wraz z misjami i utrwalaniem katolickich tradycji, wypierano stopniowo pogańskie święta. Tak było też w przypadku Samhain. Zastąpiono je świętem wszystkich świętych, które przypada na 1 listopada. W obu tych świętach chodzi o bardziej, może nie o śmierć, ale o to, co po śmierci. O tych, co nas czeka, o tych naszych zmarłych, naszych przodkach nieżyjących. W tradycji katolickiej chodziło o męczenników, o świętych i o zmarłych przodków, więc idealnie to dało się jedno w drugie przemodelować. Niemniej jednak te pogańskie tradycje wiadomo, że przetrwały. I tak w latach 40., w 1840 mnóstwo imigrantów z Irlandii w czasie głodów, w czasie klęski ziemniaczanej przeniosło się do Stanów. Oni oczywiście swoje tradycje przywozili, między innymi apple bobbing. To taka fajna gra, w której bez użycia rąk trzeba zębami wyłowić jabłko z wody, z miednicy albo z wiaderka. Wcale nie taka łatwa sztuczka, zresztą spróbujcie na Halloween party. Bobbing for apples. Ale chyba bardziej jeszcze znana tradycja to pranking, playing tricks, czyli takie praktyczne żarty, no na przykład wymontować sąsiadowi bramę i gdzieś schować, albo jakieś sprzęty z obejścia, z podwórka mu pochować, coś pozamieniać. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Z czasem jednak trick or treating, czyli to, co tłumaczymy psikus albo cukierek, przerodziło się w akty wandalizmu, no w takie chuligaństwo totalne. Gospodarze, właściciele sklepików bali się szkód, więc woleli tym pranksterom płacić po prostu haracz, okup, żeby uchronić się przed szkodami. Pranksters mieli ubrane maski, z czasem kostiumy, więc trudno było ich rozpoznać i pociągnąć do odpowiedzialności. Dlatego z czasem zaczęto zachęcać dzieci, aby w tych przebraniach chodziły od drzwi do drzwi, od domu do domu, zbierały sobie słodycze, zajmowały się czymś mniej destruktywnym i chuligańskim niż schować komuś bramę albo wrzucić ją gdzieś do lasu. Już w latach 30. XX wieku to trick or treat, które słyszymy tak często, było takim zupełnie naturalnie używanym pozdrowieniem w czasie i w okolicy święta. I jeszcze jedno, dlaczego te dynie? Dlaczego właśnie dynie są symbolem Halloween? Z jednej strony naturalnie to wynika, bo tak jak wspomniałam, Halloween wywodzi się ze święta plonów, czyli dyni.
a wcześniej w Irlandii nie była to dynia, tylko rzepa. Tego było wtedy pod dostatkiem. Łatwo można było to wydrążyć, narysować właśnie taką groteskową twarz i tu też wsadzić do niej, włożyć do niej trochę świeczki i to, albo węgielek, i to dawało światło. To też miało za zadanie te złe duchy odpędzać, zwłaszcza jak się gdzieś samotnie wieczorem człowiek został zastany przez ciemności. Taka lampka miała też tą funkcję odpędzania tego złego, ta straszna buzia. Ostatnia rzecz. Dlaczego ta lampka nazywa się Jack O'Lantern? Jack to bohater legendy, Stingy Jack, o Jacku, który zawarł pakt z diabłem. Coś taki ala nasz pan Twardowski. I tego diabła przechyczył. Na koniec po śmierci do nieba go nie chcieli, do piekła szatan nie chciał mieć z nim nic wspólnego, też go nie wpuścił. I on został właśnie w postaci takiej lampki. To tak w telegraficznym skrócie ta legenda. Zresztą jak i wszystko, co powiedziałam dzisiaj o Halloween. Tak jak wspomniałam, to bardzo bogata przeszłość stoi za tym świętem, bo w zasadzie w każdej kulturze rzymskiej, czy zupełnie jakiejkolwiek, są obchody ku czci zmarłych, są obchody związane ze strachem przed tym, co w zaświatach, w tym, co nas czeka po śmierci i tym, że ci stamtąd mogą nas odwiedzić. I każda tradycja coś do tego Halloween dokłada. Nie chcę cię zanudzić 1,5-godzinnym wykładem, dlatego w dużym uproszczeniu przedstawiam Halloween. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedzieć, o co w nim chodzi. Że to, co opowiadam, wydaje ci się ciekawe. I jeśli tak, daj kciuka, daj subskrypcję, bo takich filmików i filmików z wyrażeniami, ze słowami na naszym kanale pod dostatkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Happy Halloween!